Nazywam się Ireneusz Gruszka, chodzę do trzeciej klasy szkoły muzycznej w Sączu. Jest to filia z Nowego Sącza i w szóstej podstawowej jestem. Z czym przyjechałeś dzisiaj? Dzisiaj będę grał jeden utwór na akordeonie guzikowym. Nazywa się Wrzeciono, to kompozytora Rochlina. Powiedz, czy z muzyką wiążesz swoją przyszłość, czy to jest hobby raczej w twoim życiu? Raczej z przyszłością. I hobby też, bardzo lubię grać i wiążę to bardziej z przyszłością. Grasz jedynie na akordeonie? Gram na akordeonie. Wcześniej zacząłem na klawiszowym, natomiast teraz gram na guzikowym, ponieważ bardziej, lepiej się gra. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. I dziękujemy, że się zjawiłeś u nas. Szanowni Państwo, Kajtuś to 4-letni chłopiec, u którego 3 lata temu została zdiagnozowana choroba nowotworowa w szpitalu specjalistycznym w Krośnie. Diagnoza ta została potwierdzona w szpitalu w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka i od tej pory Kajtuś przeszedł ponad 100 chemii, które dotychczas nie przyniosły żadnych rezultatów. Chcemy mu pomóc, ponieważ jest roześmianym, radosnym dzieckiem, który ma głowę pełną marzeń. Chcemy mu pomóc. Instytut Zdrowia przygotowuje duże i ważne wydarzenie. Szanowni Państwo, Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Zdrowia wspiera inicjatywę koncertu charytatywnego dla 4-letniego Kajtka dotkniętego chorobą nowotworową. Koncert będzie zorganizowany dnia 7 kwietnia o godzinie 15:30 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Alejach Wolności 40. Wstęp jest bezpłatny. Sądecka policja zatrzymała w niedzielne popołudnie jednego z podejrzanych o napad na kantor przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju. Łupem sprawców padło kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnych walutach. Dzisiaj sąd rejonowy w Muszynie zastosował wobec 38-latka areszt tymczasowy na 3 miesiące. Do napadu na kantor doszło 9 marca. My w kościele parafialnym świętego Wawrzyńca w Biegunicach. Kościół kryje w sobie wiele cennych zabytków. Te najcenniejsze to? Najcenniejsze zabytki naszego kościoła to niewątpliwie obraz Matki Bożej Biegunickiej, przed którym się modlimy, zwłaszcza w czasie nowenny środowej, pochodzi z XVI wieku. Drugim takim cennym zabytkiem jest na pewno nasza chrzcielnica, również z XVI wieku i kropielnica z tego samego okresu. Bardzo cennym zabytkiem umieszczonym na wieży kościelnej jest XVI-wieczny dzwon. No i jeszcze mamy 4 rzeźby z grupy Trójcy Świętej. One są z początku XVIII wieku. W tej chwili jeszcze w kościele nie ma, bo są oddane do renowacji. Parafia jako miejsce oczywiście kryje w sobie wiele różnych tajemnic, które ksiądz odkrywa czytając księgi parafialne, słuchając historii ludzi. Proszę opowiedzieć kilka takich najciekawszych. Na pewno kryje bardzo wiele tajemnic. Jest to związane choćby z długim okresem jej istnienia, bo za 2 lata będzie 750 lat powstania tej parafii. Związane choćby z tym, że jest to 4. kościół, z którym się już tutaj w tej chwili modlimy i z burzliwą historią tej parafii. Jak zwykle Pana obecność wywołała kontrowersje. Podczas panelu, kiedy powiedział Pan, że instytucje powołane do świadczenia pomocy tylko szkodzą ludziom,
No, od razu rozległy się protesty. No tak, dlatego że ja mówiłem rzeczy banalne, a tu ludzie mówią to, co się wierzy dzisiaj, czyli w zdegenerowanym świecie. Nikt Henrykowi Fordowi nie powiedział, że ma budować samochód. Nikt Edisonowi nie powiedział, że ma wynaleźć żarówkę. Nikt Einsteinowi nie powiedział, że ma wynaleźć teorię względności. Oni wszyscy to zrobili od tak sobie, prawda? Gdyby można było wszystko przewidzieć, to wszyscy by robili to, co można przewidzieć, wszyscy by się rzucili na jedno na wynajdowanie żarówek. Ale ponieważ nikt tego nie przewidział, to każdy zajął się czym innym i wynaleziono 10 tysięcy innych rzeczy przy okazji. Także jeżeli rząd, na przykład, to mówiłem na sali, uważa, że najważniejsza jest informatyka, to całkiem możliwe, że hamuje rozwój technik genetycznych, które są moją zdaniem przyszłością, prawda? I ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby robić badania genetyczne, bo wszystkie pieniądze idą na techniki informatyczne. Czyli powiedzmy centralny okrąg przemysłowy. Kiedy przed wojną rząd zniszczył Polskę, ten Łajdak Kwiatkowski zniszczył Polskę, zdzierając podatki i wszystkie pieniądze szły na centralny okrąg przemysłowy, który nawiasem mówiąc miał budować armaty dla wojska, nie budował ani jednej armaty dla wojska, pracował tylko dla Niemiec, Niemiec przez cały rok. Gdyby za pieniądze wydane na budowę COP-u po prostu kupioną broń za granicą dla armii polskiej, to by się mogła bronić miesiącami. Well, Kieran McCarthy is my name. I'm from the south of Ireland. I'm an independent Cork City Councillor. I'm a member of the European Committee of the Regions for the last 2.5 years. Bardzo mi miło, nazywam się Kieran McCarthy, jestem niezależnym radnym Rady Miejskiej Cork w Irlandii. Bardzo się cieszę, że mogę tu być, jestem tutaj już drugi raz. Jest to dla mnie ważna konferencja, ponieważ łączy w sobie perspektywę polską i regionalną i europejską. Mam też niewątpliwą przyjemność pracy dla Komitetu Regionów UE w dwóch komisjach, jednej dotyczącej spraw społecznych, drugiej dotyczącej spraw regionalnych. Trzecie Europejskie Forum Samorządów. Chyba największa impreza z dotychczasowych. Największa z dotychczasowych, zarówno jeżeli chodzi o liczbę gości, prawie 2000 osób, największa z dotychczasowych, jeżeli chodzi o wachlarz poruszanych tematów, największa z dotychczasowych, jeżeli chodzi o gości zagranicznych, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Wreszcie najciekawsza, najbardziej dynamiczna, najbarwniejsza, bo też organizowana w czasie wyjątkowym, w czasie, kiedy zaczyna się debata o kadencyjności, kiedy zaczyna się debata o konieczności pewnych zmian w funkcjonowaniu samorządów. Władza starała się pokazać tutaj zalety tych rozwiązań zasadniczych, które proponuje na przykład w edukacji. Opozycja starała się przekonać samorządy do własnej wizji przyszłości polskiego samorządu w kontekście zmian w ordynacji wyborczej. Dzięki temu byliśmy świadkami wielu fascynujących rozmów, ciekawych dyskusji. Jak sądzę, ugruntowaliśmy pozycję największego, najważniejszego wydarzenia z udziałem samorządowców w Polsce.